samo południe, sam środek tygodnia, biegający pies, pogoda sprzyja temu, aby jednak mimo wszystko zrezygnować z pracy i przyjść nad Wisłę poplażować. Gdzie lepiej? Na Mauritiusie czy tutaj na warszawskiej nadwiślańskiej plaży? Oczywiście, że w Warszawie. A dlaczego? No nie wiem, wakacje, tak, Wisła. Zawsze może się opaść. No nie sądziłyśmy, że będzie tak śmierdziało, ale już teraz się przyzwyczaiłyśmy. Do wszystkiego się można tu przyzwyczaić na tej plaży. I jakby było kąpielisko, by było na pewno dużo ciekawiej. Albo jakieś chociażby prysznice, bo tu jest ciepło i nie ma jak się schłodzić. Gdzie lepiej? Nad Wisłą w Warszawie czy nad morzem? Aha, chyba wiadomo, że nad morzem, prawda? Ja też chyba wolę jednak nad morzem. Mało czasu, dużo się pracuje, więc korzystamy z wolnego czasu. Możemy zapytać, co tutaj się dzieje? Wymieniane jest odwodnienie. A czy most się wali? Nie, nie, odwodnienie, bo by ten stary rury leciało bezpośrednio na ziemię. A teraz będzie za przyczółkiem. Czy nic się nie zawali, plażowicze mogą opalać się spokojnie? Tak, spokojnie. Co robisz nad Wisłą? Kręcimy materiał z naszą trenerką Kasią Bigos o treningu na plaży. Szukamy dobrego widoku, bo ta plaża jest oczywiście cudowna, ale gdzie nie rzucimy okiem, tam jest kosz na śmieci albo coś równie nieatrakcyjnego dla potencjalnych naszych odbiorców, więc szukamy dalej. Ale jest ciepło, jest przyjemnie, jest to fajna przerwa, że tak powiem, od takiej regularnej, przybiórkowej pracy. Przyszłyście się poopalać, żeby ewentualnie jak pojedziecie nad morze, żeby już dobrze wyglądać? Tak, jadę nad morze w piątek na Hel i muszę być w formie. Uwaga! Ciach! Jestem gotowy do plażowania. Idę plażować. Mnie na razie słońca wystarczy. Zobaczymy, co tu się dzieje wieczorem. Głównym powodem, dla którego ludzie przychodzą nad Wisłę, to odpoczynek, ale są również imprezy zorganizowane. Dzisiaj na przykład impreza regowa. A jak się skończy, to zobaczymy. Czyli na podryw przyszłyście? Nie. Stuję. Nie, przyszłyśmy się zrelaksować. Jest weekend, także szkoda siedzenia w domu. Bardzo sympatycznie. Jesteś tutaj pierwszy raz ogólnie, znaczy ja jestem pierwszy raz. I powiem, że całkiem spoko, naprawdę. Ładnie tutaj jest nad tą Wisłą? Bardzo pięknie, ale właśnie szaro, dlatego należy troszkę bardziej taki kolor. Wzbogacić kolory. Tak, dokładnie. I tak na co dzień jesteś ubrana, czy? Tak. Wcześniej było lepiej, jak wszystkie mosty były oświetlone i tam na górze dało się przejść, a teraz jest tam piach. Ale remontują po to, żeby było jak? No lepiej. Taka ucieczka z miejskiego zgiełku, prawda, tutaj nad tym brzegiem Wisły. Co byście zmienili nad Wisłą? No nie wiem, więcej wieżowców. Więcej wieżowców nad Wisłą? Jak wieżowców nad Wisłą? Relaks, odpoczynek, tak zwany chillout. Jak słyszymy, to główne powody, dla których ludzie przychodzą nad Wisłę, ale nie jedyne. Często uczestniczysz w imprezach organizowanych nad Wisłą? Tak, właściwie jeśli pogoda sprzyja, to co tydzień jestem. No i staram się poznawać nowe miejsca. Jestem pierwszy raz tutaj, ale bardzo fajny klimat. Impreza dobrze się zaczęła, ale chyba zabrakło prądu. Wieczór trwa dalej, ale raczej na schodkach. Przejechaliśmy na drugą stronę Wisły, teraz siedzimy na plaży. Gdzie lepiej, tutaj czy po tamtej stronie? Tutaj. Czego bardziej szukacie nad Wisłą? Szukacie spokoju czy hałasu? No sobie hałasu, ale tak troszeczkę później. Gdzieś spokoju szukamy. A po której stronie lepiej, po tej czy po tamtej? Po tamtej. No, tam to jest bliżej domu, więc zawsze tak... No. A tutaj jechać i to potem wracać, trochę nie wstanie. To bez sensu. Wspaniale. Wspaniale. W ogóle widać to ciepło, prawda? Tak. Tą prawie brazylijska Copacabana to kusa przy tym. Dokładnie. Tamtym... Kusa przy tym. Te zadowolone i te takie spotkania rodzinne, towarzyskie są imponujące. Nad Wisłą. Na początku się opalamy rano. Jednak kiedy zachodzi słońce, zaczynamy jodłować i gramy. A tu jest zespół Zabrzydcy na prostytucję. Zapraszam. Zabrzydcy na prostytucję? To jest wasz zespół? Tak. Koledzy, zapraszamy. Chłopaki, to zagrajcie nam coś najbardziej dynamicznego. Coś tam zagrajcie.